Rozmowa niezależna, Krzysztof Rak. Witam serdecznie Państwa. Dziś naszym gościem jest pan Sergiusz Muszyński, student Wydziału Prawa UKSW, bloger. Witam Państwa. Ja mam do pana pytanie. Dlaczego wy młodzi uciekacie z Polski? Przyczyna jest właściwie bardzo prosta, bo jest to kwestia konkretnych rozwiązań prawnych, forsowanych przez stronę rządową, które powodują, że w Polsce żyje się tak, a nie inaczej, a dla młodych ludzi zwyczajnie nie ma perspektyw. Ale dużo ludzi chce uciekać z Polski? Jak ja tak rozmawiam ze swoimi znajomymi, to słyszałem bardzo często opinie w rodzaju zaraz po studiach chcemy opuścić nasz kraj. I sam byłem ciekawy, jak to wygląda i przeprowadziłem pewnego rodzaju małą ankietę. I na 30 osób, i to mnie też zszokowało, bo nie spodziewałem się, że taka skala problemu występuje, 3 osoby powiedziały mi z całą pewnością, że chcą zostać w naszym kraju. 16 osób chciałoby pracować poza Polską z tych moich znajomych z 30. To można by powiedzieć tak, że tylko 10% młodych Polaków, i o ile byłoby to oczywiście, ta ankietka byłaby reprezentatywna, chciałoby zostać w Polsce. No, tak? Z tego tak wynika, chociaż oczywiście to kwestia, nie wiem, czy jest miarodajna ta ankieta, ale taki wniosek się nasuwa niestety. A co dla was, ludzi młodych, stanowi najważniejsze, najpoważniejsze problemy? Znaczy, powiem tak, że ogólnie rzecz biorąc, bardzo wiele dziedzin prawa w Polsce powoduje, że jak ktoś zasmakuje chociaż trochę życia na Zachodzie, porówna to sobie, to może doznać po prostu szoku. Konkretnie co? Numer jeden. Wymieńmy. Znaczy, powiem najpierw tak ogólnie, że Polska jest państwem, w którym władza nie wypełnia swoich podstawowych konstytucyjnych zadań. No, każdy człowiek, istnieją uzasadnione obawy po prostu o nasze bezpieczeństwo i życie codzienne, bo jeśli Ministerstwo Zdrowia zapomina zakupić szczepionek dla osób chorych na raka, to jest już sprawa poważna, niewywiązywanie się z konstytucyjnych obowiązków władzy publicznej. Ale to, co tak najbardziej dotyka mnie i moich rówieśników, to są rozwiązania związane z prawem pracy, z rynkiem pracy, i z polityką prorodzinną. Dla młodych ludzi, dla młodych małżeństw brakuje w naszym kraju po prostu perspektyw. Wszyscy wiemy przecież, że Polki w Wielkiej Brytanii w wieku od 20 do 39 lat rodzą prawie że 2 razy więcej dzieci niż te, które zostają w Polsce. Jakaś przyczyna tego jest. Czyli co? Pierwsze, brak pracy, tak? W tej chwili w Polsce jest przecież tak, że z badań wynika, GUS-owskich, że przecież około 30% młodych ludzi w tej chwili nie ma pracy. A spośród tych, które mają, to około połowa pracuje na umowach śmieciowych. Czyli zarabia 1000-1200 zł. No właśnie, zabawmy się, spróbujmy dokonać takiej prognozy. Gdy za kilka lat skończy pan Wydział Prawa Uniwersytetu, dostanie pan etat i jeśli dostanie pan etat, to ile będzie pan mógł zarobić? No, to zależy właściwie, bo jeśli mam pół na pół z tych badań wynika w takim razie, ja mogę, bo no, bywają w Polsce przecież takie sytuacje, że osoba po dwóch fakultetach znająca 3 języki kończy na umowie śmieciowej. No, bywają takie sytuacje. No dobrze, tak, zostanie pan na umowie śmieciowej, to zarobi pan ile? Gdzieś mniej więcej? Z 1200 zł jakoś. A jak dostanie pan etat? Jak dostanę etat, no chyba dwa coś, tak myślę. Mówimy o kwotach na rękę czy brutto? Wydaje mi się, że na rękę. Na rękę, tak? Czyli się zarabia od 1200 do 2000 zł, ale to w Warszawie chyba, tak? Tak, chyba tak. Z tego bo chyba w innych miastach byłoby gorzej. Jak młody człowiek w naszym kraju ma myśleć o założeniu rodziny i utrzymaniu chociaż jednego dziecka za takie pieniądze? To jest nierealne. Dobrze, praca to było numer jeden. Co następna przeszkoda? No, to, co w Polsce rząd nazywa polityką prorodzinną. Jest w Polsce polityka prorodzinna? Ja bym powiedział, że jest właściwie polityka antyrodzinna. Nazwałbym to w ten sposób, bo ona nie tylko nie zachęca do posiadania dzieci, czyli nie jest po prostu taka, że jej nie ma, ale wręcz zniechęca. Bo jeśli w Polsce na przykład rząd dla doraźnego łatania dziury budżetowej, nie biorąc pod uwagę tego, że zbliża się poważny kryzys demograficzny, że państwa rywalizują w tej chwili o młodych ludzi, podwyższa VAT na ubranka dziecięce z 8 do 23%, gdy w Wielkiej Brytanii i Irlandii wynosi on 0,
No to jak my mamy, jak Polska ma zachęcić młodych ludzi do tego, nasza władza, by zostali takimi decyzjami? Chociażby. Mamy chociażby to, że w Polsce za rządów Donalda Tuska w tym okresie ceny artykułów spożywczych średnio, ogólnie wzrosły o 46%. I ja szczerze mówiąc, ja wczoraj sobie przeglądałem badania na ten temat i nie pamiętam dokładniej cyfry, ale my, jeśli chodzi o stosunek zarobków tych 1200 zł do cen, znajdujemy się w samym ogonie Europy, bo ceny mamy w gruncie rzeczy podobne do tych na Zachodzie, z tym, że oni o wiele więcej zarabiają. No tak, mówi się nawet, że bo GUS zaprzestał tego rodzaju badań, że na poziomie poniżej minimum socjalnego żyje 60% Polaków, tak? W tym większość pewnie młodych Polaków. Tak? No właśnie, zapewne tak. Niestety. Czyli mamy tak, brak perspektyw, jeśli idzie o pracę, brak polityki, brak polityki prorodzinnej. Nawet gorzej właśnie. Ja to odbieram jako politykę, nie wiem w jakim celu to jest robione, nie rozumiem tego, ale ja to odbieram jako politykę wypychania Polaków z kraju młodych. Jakby nas tu sobie nie życzono. No, może generalnie o to chodzi. No, jedną z przyczyn rozszerzenia Unii Europejskiej, no było coś w rodzaju dumpingu socjalnego. Tak? No tak, no bez wątpienia teraz nadchodzi poważny kryzys demograficzny i w Polsce, i na Zachodzie. On się już właściwie zaczął. I państwa w tej chwili po prostu ze sobą rywalizują o to, by przyciągnąć jak najwięcej młodych ludzi. I Polska w takiej sytuacji nie tylko jest, żeby powiedzieć, że jest bierna, to za mało, bo Polska jest właśnie wręcz taka, że młodych ludzi wypycha. Do krajów, które przyjmują z otwartymi ramionami kolejne młodości. No dobrze, to ja mam takie pytanie. Co zrobić, żebyście w Polsce zostali? No, co powinniśmy zrobić? To jest bardzo poważny problem w tej chwili i bardzo trudne zadanie, bo oczywiście trzeba zdać sobie sprawę, że jeśli chodzi o warunki socjalne, to nam trudno będzie rywalizować z Wielką Brytanią czy Niemcami, ale chociażby Węgry Viktora Orbana podjęły kroki w rodzaju zmniejszenia obciążeń fiskalnych dla rodzin wielodzietnych. Tam zastosowano taki mechanizm, że im więcej ma się dzieci, tym płaci się mniejszy podatek dochodowy. Wydaje mi się, że właśnie po trójce dzieci w ogóle się już nie płaci podatku dochodowego. To jest jedna metoda. Znaczy, powiem jeszcze, że mi wydaje się, że błędem byłoby to, co postulują niektórzy, czyli oskładkowanie umów śmieciowych. Oskładkowanie umów, co to znaczy? Ozusowanie na przykład. A ozusowanie, co to znaczy? Płacenie składki na fundusz emerytalny. Mhm. Że to jednak wypchnęłoby tylko więcej osób za granicę, bo... Ale moment. Pan mówi, nie powinniście, że pana koledzy, młodzi ludzie nie powinni płacić składki. No, to ja powiem panu tak, no. Ja jestem o pokolenie starsze, tak? Ja myślę już o swojej emeryturze. Jeśli wy nie będziecie płacili na ZUS, no to ja nie dostanę emerytury, no, bo z próżnego i Salomon nie naleje. Ale właściwie mi się wydaje, że to jest przedłużanie agonii, bo te, z tym ZUS-em, ja nie czuję się kompetentny, by powiedzieć, co z tym zrobić, ale takie przeciąganie trwania obecnego systemu to nie jest dobry ruch, bo on i tak w końcu zbankrutuje i upadnie. Coś z tym trzeba... Ten system jest do utrzymania tylko pod jednym warunkiem, tak? Żebyśmy nagle wyszli z tej zapaści demograficznej i Polki zamiast 1,3 dziecka powinny rodzić co najmniej trójkę, tak? I wtedy by problemu prawdopodobnie nie było. No tyle, tylko że trzeba było prowadzić rzeczywistą politykę prorodzinną. No i może na tym dzisiaj skończymy. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję państwu.